Po pierwszym pytaniu policzki nabiegają krwią, krew rozprowadzają narzędzia i interrogacja żelazem trzciną. Wolnym ogniem określa się granice jego ciała, uderzenie w plecy utrwala kręgosłup między kałużą a obłokiem. Po kilku nocach dzieło jest skończone, skórzane gardło anioła pełne jest lepkiej ugody. Jakże piękna jest chwila, gdy pada na kolana, wcielony w winę, nasycony treścią. Język wala się między wybitymi zębami. Prosto.